Informacja przedstawi kolega wiceprzewodniczący Franciszek Bobrowski. Witam koleżanki i koledzy. Weszliśmy w nowy 2014 rok. Nowe i stare wyzwania przed nami, bo to nie jest tak, że w nowym roku tylko nowe będą, ale jest ciąg starych wyzwań. Nowe wyzwania to na pewno podjęcie inicjatywy obywatelskiej dotyczącej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jesteśmy w trakcie ostatnich przygotowań. Realizacja nastąpi niebawem, za kilka dni. Natomiast jeśli chodzi o inne zagadnienia, które dotyczą naszego działu, to zapewne tradycyjnie minimalna płaca, sektor paliwowo-energetyczny, niezwykle ważny dla gospodarki, dla społeczeństwa, dział naszej gospodarki, restrukturyzacja, tudzież prywatyzacja, w niektórych przypadkach nawet likwidacja kopalń węgla, to nam niesie zapewne duże napięcie, potężne obawy, bo już wiemy, że nastąpi likwidacja pewnych kopalń, sprzedaż kopalń, likwidacja węgla emeryckiego, masowe zwolnienia w kopalniach węgla kamiennego. Na pewno to niesie duże napięcie i reakcja nasza będzie zdecydowana, nie pozostawiająca żadnych złudzeń. Myślę również tutaj, mówiąc o sektorze paliwowo-energetycznym, o problemach, które dotyczą energetyki. Na pewno nie znika z kręgu naszego zainteresowania pakiet klimatyczny, wprowadzenie którego konsekwencje poniesie całe społeczeństwo. Ja to nazywam pakietem biznesowym, bo takie są relacje państw, bogatych państw członków Unii Europejskiej w stosunku do państw, że tak powiem, środka Europy. Myślę, że ważnym zagadnieniem również jest dla naszego działu, ale myślę, że dla całego społeczeństwa dialog społeczny. Jak wiecie, koleżanki i koledzy, zawiesiliśmy swój udział. Konsekwencje braku dialogu, czy w rodzinie, czy w państwie, są trudne do przewidzenia. Dialog odbywa się w państwach rozwiniętych w sposób normalny, cywilizowany. U nas raczej jest hegemonia strony rządowej, który wyrażana w tym, że nie angażuje się w ten dialog, nie próbuje wspólnie ze stroną społeczną rozwiązać problemów. Jest to na pewno duże wyzwanie, z którymi sobie musimy poradzić jako trzy centrale, ale również jako centrala, jako konfederacja, jako OPZZ, której struktura prawna jest zgoła inna jak naszych kolegów z Solidarności. Pod moją opieką, że tak powiem kolokwialnie, są branże górnictwo, przemysł chemiczny i energetyka, jak również branża transport. 5 lutego spotykamy się z panią premier Bieńkowską z inicjatywy przewodniczącego branży, kolegi Leszka Miętka. Myślę, że tam wszelkie sprawy, które dotyczą szerokiego wachlarzu branży transport, zostaną poruszone. No i muszę wierzyć, że przy dynamice działań, a przynajmniej tak media pokazują, pani premier, pewne problemy, które nie były za jej poprzednika rozwiązane, zostaną wprowadzone do działania i rozwiązywane. No, trzeba być, wydaje mi się, optymistą. Również planujemy spotkanie z właścicielem, z ministrem Skarbu Państwa, spotkanie przynajmniej z przedstawicielami kopalń węgla kamiennego, PGNiG, czy też energetyki, gdyż mamy prawo sądzić, że pan minister nie do końca wie, co się dzieje
w tej branży. Myślę, że to jest również konsekwencja braku dialogu, szczerego dialogu. Na koniec chciałbym nie tylko złożyć życzenia noworoczne Państwu, ale również prosić o pomoc i zaangażowanie w realizacji naszych zamierzeń. A jest tych wyzwań bardzo dużo przed nami. Jeszcze przypomnę kongres i wybory do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Mam nadzieję, że ten nowy 2014 rok będzie lepszy jak poprzedni. Dziękuję za uwagę.